Pokój wam, bracia, witajcie. Piątek, 16 tydzień zwykły. Słuchamy Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słów o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak, że pozostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Oto słowo Pańskie. Ten, kto słucha słowa i rozumie je. Słucha słowa i rozumie je. To bardzo dobrze koresponduje z pierwszym czytaniem. Dzisiaj słuchamy w pierwszym czytaniu dekalogu, 10 słów. Zaczyna się to czytanie od zmienionego wprowadzenia, bo mówi w owych dniach. Oczywiście nie ma tego w tekście oryginalnym, w owych dniach. Po tym wszystkim mówi słowo, jak słuchamy, po tym wszystkim. Po czym wszystkim? Po tym, jak Pan Bóg zainterweniował w sposób cudowny w Egipcie, zainterweniował także poprzez ucisk, który przyszedł, żeby spowodować bóle te porodowe, żeby Izrael mógł wyjść. I tak jak w naszym życiu powoduje często te bóle porodowe, a my mówimy, dlaczego się Pan Bóg na nas uwziął. Bo Pan Bóg musi nam pomóc. Musi pomóc. I kiedy mamy trochę tego doświadczenia, to wiemy, że cierpienia, które przychodzą, trudności, kryzysy, które przychodzą, są takimi bólami porodowymi, że nie są przekleństwem, lecz są błogosławieństwem, które sprawiają, że otwiera się przed nami droga, że nie możemy wytrzymać w Egipcie, że dajemy się wyprowadzić, bo nie potrafimy już zostać tam, gdzie jesteśmy. Po tym wszystkim, jak Pan Bóg otworzył Morze Czerwone, jak ryzykowaliśmy, wchodząc w te doświadczenia trudne, opierając się o obietnicę Boga, że otworzy wody. I wtedy wody się otwierały, że nie trzeba było czekać, aż się one otworzą, nie trzeba było czekać, aż się mąż nawróci, aż sytuacja się zmieni, aż banki wydadzą inne dekrety, że można było wejść ryzykując. I Bóg dał to doświadczenie. Po tym, jak Bóg na pustyni zastawiał stół, słuchaliśmy tego, prawda? Czy Bóg może zastawić stół na pustyni? Czy może zastawić stół na oczach moich wrogów? To znaczy sprawić, że mogę usiąść do stołu z moim wrogiem, z tym, który czycha na moje życie, który się buntuje przeciwko mnie, który mnie nie szanuje, który mnie obraża. Po tych wszystkich doświadczeniach Bóg przyprowadza na górę Synaj i tam zawiera przymierze. Jest to piękne słowo, które daje nam od razu zrozumienie tych 10 słów. Mianowicie czytamy w Księdze Wyjścia, jest powiedziane tak. Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów. Będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. I wtedy lud jednogłośnie powiedział: uczynimy wszystko, co Pan nakazał. I wtedy Pan Bóg każe Mojżeszowi wejść na górę i daje
te 10 słów, nie tylko 10 słów, lecz potem słuchamy wielu innych przepisów, wielu innych słów szczegółowych dotyczących życia i relacji między nimi a Bogiem, między nimi wzajemnie, między sobą, odnośnie wielu różnych spraw. Ale tą wielką mowę otwiera właśnie 10 słów. Po tym wszystkim, co Bóg uczynił, po tym jak niósł na skrzydłach orła, Bóg zawiera z Izraelem przymierze, przymierze małżeńskie. To jest to, co odbywa się, kiedy para zakochanych przychodzi i wobec Boga, wobec Kościoła mówi: ja ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską i że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tutaj Bóg zawiera to przymierze i tą ketubą, tym zapisem tego przymierza jest właśnie te 10 słów, także te wszystkie inne przepisy. Ale kluczem jest właśnie to, po tym wszystkim, co Bóg uczynił. Jest wiele midraszy, które tłumaczy to słowo. Jest taki midrasz, którym mówi o człowieku, który księciu, bogaczu, który przyszedł do miasta i mówi: będę nad wami panował. I mieszkańcy się buntują. Wobec tego on przychodzi drugi raz, buduje szkoły, buduje szpitale, buduje mosty, poprawia warunki bytowe ludu i potem mówi dopiero: a teraz będę panował nad wami. I oni mówią: tak, bądź naszym królem. Bo zobaczyli to wszystko, co się wydarzyło, co jemu zawdzięczają. Dlatego tym pierwszym słowem, często się mówi, że mamy sfałszowany dekalog, dlatego że pozmienialiśmy troszeczkę tą liczbę tych słów, rozdzieliliśmy ostatnie na dwa, ostatnie słowo z tych 10 przykazań mówi: nie pożądaj, a my zrobiliśmy z tego dwa przykazania, żeby liczba 10 się zgadzała. Mówimy: nie pożądaj żony, a potem nie pożądaj ani żadnej rzeczy, która jego jest. Natomiast pierwsze słowo jest takie: ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. To jest pierwsze słowo. To jest to też, co mówią apostołowie, kiedy piszą do wspólnoty, kiedy święty Jan mówi, że poznaliśmy Boga po tym, że On pierwszy nas umiłował. Poznać to, że On jest tym, który nie tylko spogląda w otchłanie, bo jeżeli tak czytamy to spogląda w otchłanie, to często, kiedy przychodzą te doświadczenia trudne w naszym życiu, mówi: ale Ty się patrzysz na nas, spoglądasz na nasze życie i jest Ci to obojętne. Ale jest tym, który stąpił do otchłani. Chrystus, który stąpił do piekła, do naszego piekła, stał się naszym sługą, myje nasze nogi, daje swoje życie. Mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Za nich ja oddaję moje życie. To jest pierwsze słowo, które przychodzi w tym dekalogu, po tych wszystkich rzeczach. Jest też taki drugi midrasz, który opowiada o tym, czym są te dwie tablice, na którym Bóg zapisał swoim palcem te 10 słów. Przychodzi pewien człowiek do rabiego i mówi: Panie, rabbi, to jest takie trudne, to mnie przygniata do ziemi, to jest to, o czym mówi Chrystus. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, których jarzmo przygniata, jarzmo jakie? Święty Piotr w Dziejach Apostolskich mówi, że to było jarzmo prawa, które przytłaczało do ziemi. W ten sposób możemy słuchać tego słowa. Musisz robić to. Nie wolno ci robić tego. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie kłam. Czci ojca i matkę swoją. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Nie będziesz brał imienia Boga twego nadaremno. Nie będziesz miał innego Boga przede mną. Wszystko jest takie trudne, kiedy przychodzą cierpienia, kiedy przychodzi ucisk. Mówimy jeszcze dodatkowo od Boga te obciążenia. I rabi wtedy mówi, taki midrasz mu opowiada jako pomoc. Mówi: na początku Bóg stworzył w raju wszystkie zwierzęta,
całe stworzenie i przechadzał się między nimi. Jest ten piękny obraz Boga, który przechadza się po ogrodzie w czasie tego wiatru popołudniowego i pyta się stworzenia, jak mu się żyje, i te zwierzęta są zadowolone. Słoń mówi: Panie, jak pięknie stworzyłeś takie duże uszy i ja mogę wachlować, jak jest gorąco. Żyrafa zadowolona, że ma taką długą szyję, mogę skubać te zielone listki u góry, gdzie nikt ich nie dosięga. Wszyscy zadowoleni, za wyjątkiem gołąbka, bo Pan Bóg stworzył gołąbka na początku bez skrzydeł. I pyta się tego gołąbka: i jak ci? A on mówi: fatalnie, zakpiłeś sobie ze mnie. Ja mam takie krótkie, cienkie nóżki, muszę taki gruby tułów dźwigać, muszę tak skakać. Jak ktoś podchodzi, to ja muszę uciekać. Mówi: dobrze. To i dał mu dwa skrzydła. Za jakiś czas znowu przechodzi się i wszyscy są zadowoleni. Wszystkie zwierzęta cieszą się, błogosławią Boga za Jego miłość, za Jego troskę, za to, jaki je stworzył cudownie. I pyta się, i spotyka gołąbka, mówi: jak ci teraz? A on mówi: teraz to już zupełnie sobie ze mnie zakpiłeś. Pojechałeś po bandzie, do tej pory ciężko mi było dźwigać ten tułów, a teraz jeszcze mi dałeś te dwa skrzydła, które jeszcze muszę dodatkowo dźwigać, muszę nosić. I wtedy Bóg mówi: gołąbku, ja ci nie dałem skrzydła, żebyś je nosił, ale żeby one ciebie niosły. To są te słowa, które Bóg daje, 10 słów, żeby nas niosły. Z jednej strony jest to przymierze, jest ten związek, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. To jest to: ja ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość. Ale są to słowa, które mają nas nieść przez życie, sprawiać, że nasze życie jest łatwiejsze. I jeszcze jedna rzecz tutaj jest. Mianowicie te słowa, jak słuchamy uważnie dekalogu, to one mówią, one nie mówią: nie kradnij. One mówią: nie będziesz kradł. Że na końcu te słowa, które daje Bóg, tego przymierza, są słowami ogromnej obietnicy. Bo wyjście z Egiptu jest początkiem drogi. Nadanie tego przymierza jest częścią drogi, jest zawarciem przymierza, bo Bóg chce poprowadzić dalej. Bo wolność, której doświadczyli, to wyzwolenie z tego piekła, z tego pieca rozpalonego Egiptu, jest tak naprawdę początkiem. Bo wolność trzeba dopiero zdobyć. Być wolnym człowiekiem. Bo jak mówią, że łatwo jest wyjść z Egiptu, ale ten Egipt pozostaje w człowieku. To jak my mówimy, nie? Że można wyjść ze wsi, ale wieś człowieka nigdy nie wychodzi. Mówiąc pejoratywnie o pochodzeniu. Ale to samo mówią z Egiptu. Łatwo było wyjść z Egiptu, ale Egiptowi wyjść człowieka jest bardzo trudno. To, co my mówimy o tym człowieku postsowietikusie, prawda? Że komunizm był i zostawiliśmy komunizm, ale ten komunizm został gdzieś głęboko w nas zostawiony i on nas motywuje. To widać szczególnie w starszym pokoleniu, że gdzieś w nas te zachowania tego starego człowieka ciągle są. I to samo dotyczy tych zachowań. Żyć jak niewolnik. Mimo to, że jesteśmy wolni, ale żyć jak niewolnik, ciągle pełni pretensji wobec drugich, ciągle uskarżający się, jak drudzy nas traktują, ciągle żyć w kompleksach, ciągle żyć z poczuciem małej wartości, ciągle nie jak człowiek, jak dziecko Boga. A Bóg w tych 10 słowach obiecuje nam: nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywie przeciwko bratu, nie będziesz brał mojego imienia na daremno, to znaczy nazywając się dzieckiem Boga będziesz żył jak niewolnik, jak sługa, jako ten, który nieustannie ma lęk wobec mnie. Będziesz wolny, będziesz oddychał, będziesz żył w ziemi obietnicy, będziesz miał domy, które nie budowałeś, winnice, które nie sadziłeś, będziesz żył w ziemi mlekiem i miodem płynącej. Takie słowo, które dzisiaj przychodzi do nas. Dlatego słuchajmy tego słowa i rozumiejmy to słowo. Rozumiejmy tą obietnicę, którą daje nam Bóg w tym słowie. Oprzyjmy się o to słowo dzisiaj. Dobrego dnia, bracia. Pokój wam.